bo też trzeba było dołożyć z budżetu za 4 miesiące. Także Państwo widzicie, że dochody no, zmalały, bo możemy to tłumaczyć pandemią, ale nie równoważy się, nie bilansuje się system odbioru odpadów komunalnych i do niego trzeba dopłacać. Za 4 miesiące 180 tysięcy, to w skali roku będzie to 541 tysięcy, czyli dochody, załóżmy, że są takie same, a zabieramy na coś, co wcześniej się samo finansowało. Dziękuję bardzo. Czyli pani skarbnik, jaki jest tam 140 tysięcy, pani wspomniała, tak? 180 tysięcy za miesiąc styczeń, luty, marzec, kwiecień. Przy czym tendencja jest rosnąca. Ja nie wiem, czy to jest spowodowane. I właśnie ta suma jest spowodowana właśnie tym, że tą różnicą, która jest od gminy do gminy, większość, nie wiem, może tym nieuświadczeniem systemu, to znaczy, że część nie płaci. To jest spowodowane dwoma czynnikami. Jedno, że ludzie płacą 15 zł, my 20, tak? Dwa, w tym okresie, nie wiem dlaczego, czy ma to związek z pandemią, niższe dochody. Niższe, tak. Dobrze, dziękuję. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Studzienka, tak? Studzienka na ulicy Kościuszki, tak? Czy coś się w tej sprawie dzieje? W sprawie wyrównania tych studzienek? Tak, zdanie takie było twoje zdanie? Nie no, ale to pan ulicy widziałem, że zapisał na ten planie. Że kto z Państwa chce zabrać głos? Ja może powtórzę. To proszę. To pytanie. Co z zawadniętymi studzienkami na ulicy Kościuszki? Są dwie, obydwie są zawadnięte. Rozmawiamy o tym, Karol, kiedy pierwszy raz powiedziałeś o tym? Ale studzienki. Zrób ten. No, spokojnie. A jakie studzienki? No takie kanalizacyjne. Na w zakresie zakładu wodociągu. Nie. Państwo nie ustalili, to będzie pełne pytanie, czy o co chodzi, bo teraz czekam, a nie wiem. Powiem tak, proszę mi określić, które te studzienki, bo ja naprawdę nie wiem. Przy skrzyżowaniu z ulicą Górną. Na wprost sklepu chemicznego. Jeżeli są zapadnie, to będziemy montować. To nie jest nasza droga, także ja nie mogę odpowiadać za coś, czego my nie jesteśmy w stanie zrobić. Super. Monitorujecie Państwo od kiedy? Od ubiegłego roku. No ja pierwszy raz akurat słyszę. Zresztą takie tematy, ja bardzo proszę do pokoju, to niektóre się da od ręki zaradzić. Niekoniecznie musimy teraz tracić 15-20 minut na temat spółdzielni. I zapraszam, wtedy są określone, w którym miejscu będzie to jaśniał. Najgorsze, że to wyjaśnić. Tak. Ja być może to załatwię od ręki, zgłoszę to, ale skoro nie wiem, o co chodzi. Państwo, korzystamy. Od tego elementu zaczęliśmy. Wie Pan, jak to jest, jak później przechodzi skala monitu? W górę, w górę, w górę, w górę. Przyszedł czas na sesję. To monitorowaliśmy. Mogę już ponad rok temu i tak naprawdę rok już znowu stracony. Pan wójt o tym wiedział, takie pytanie, czy gwarancja w końcu się nie skończy. Panie wójcie, czy przekazał pan dalej tę sprawę do pana inspektora? A mimo wszystko jedno zapraszam, bo ja naprawdę nie wiem, określimy sobie, w którym miejscu, który jak ja to spróbuję załatwić od ręki. Panie inspektorze, jeżeli mogę, rozmawialiśmy, mówił pan inspektor, że przy odbiorze dla studienia mu się nie podobała od samego początku, to jest cały czas chodzi o tą samą. No to ta studienka, już by was zgłosił, no, jeżeli o tą chodzi, którą była już zapewnięta na lekko przy odbiorze, no to była na pewno ważna. I nie wiadomo kiedy, tak? Chyba, że jeszcze jakieś inne są, no to także nie. Także z tą studzienką sprawa była na bieżąco. Czyli panie kanale, jeśli włączę tej, bo ja rozumiem, że już jest studzienka. Czy to są w tym samym miejscu? Nie, prawie jest, nie wiem, tam 20 lat. Czyli on to jest cały czas na tym nowym, który mógł odcinku. Tak, pięć, tak. W każdym razie bardzo blisko zrobił. Dobrze, dziękuję. Kto z Państwa radnych chce zabrać jeszcze głos? Ja przypominam się z tym swoim wnioskiem, żeby otrzymać tę listę tych zadań spod tego paragrafu. Pani skarbnik, czy jest to możliwe, żeby przygotować w dniu dzisiejszym? Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja właśnie spojrzałam w programie. Rzeczywiście wyszczególnione są zadania, które będą realizowane w Funduszu Sołeckim. Wyszczególnione jest zadanie do
jeśli chodzi o ulicę Różaną i jest to 30 tysięcy, więc poproszę pracownika, z tym, że na pozostałe zadania bieżące, czyli na remonty dróg i tak dalej, ja określę kwotą, nie określę wam. Dobrze, to zobaczmy. To już pracownik merytoryczny musi określić. Ja, gdy piszę zadania, które będą realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, tą ulicę Różaną, tam jeszcze jest drugie jakieś zadanie, takie nie w ramach Funduszu Sołeckiego i pozostała kwota, która no, jest zabezpieczona, ponieważ pan inspektor dokonuje przeglądu teraz dróg, tak, i wyśle, nie jest w stanie określić, która droga będzie miała dziury. Tak? Pani skarbnik, proszę jeszcze zaznaczyć, co zostało zrealizowane za 8 tysięcy, dobrze? Dobrze. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Proszę o panie głosu radnego Panickiego. W związku z tym, że dużo pytań zostaje bez odpowiedzi, panie przewodniczący, na pana ręce chciałbym złożyć kilka pytań do zarządu gminy. Chciałbym uzyskać odpowiedzi na następnej sesji. Będę trochę bardziej cierpliwy, bo widzę, że po, chyba nie jesteśmy w formie. Mówię tu o zarządzie. I te odpowiedzi są zdawkowe albo nie. Chciałbym w końcu, to ponawiam, bo chyba trzecia sesja, sprawozdanie z wydatków w związku z utworzeniem żłobka. Wydatków inwestycyjnych. Tak? Przed sesją. Dobrze. To jak, jeżeli będzie teraz, to może na końcu zrobimy. Panie Zamienie, proszę odczytać, ale takie ma tam gdzieś tam pan widzę, bo tam czyta pan z kartki, to jak można było też na piśmie, żeby to może później znów nie umknęło, nie? Czy ja chciałbym uniknąć? Czy nie musi być oficjalnego pisma jakiegoś tam, tylko żeby to gdzieś tam. Dobrze, ale chciałbym powiedzieć swoje zdanie. Ja nie po to przychodzę tutaj na sesję, żeby później znowu mówić i później jeszcze pisać, tylko sesje są nagrywane, wszyscy słyszą i ja już się spotkałem z udawaniem, że czegoś nie powiedzieliśmy, czy jakiegoś sprawozdania nie chcieliśmy i to jest wszystko dostarczane w ostatniej chwili. Trzy główne tematy. Sprawozdanie z wydatków na utworzenie żłobka, inwestycyjny ze wskazaniem źródła finansowania. Drugie, jeżeli nie jest przeprowadzony audyt w związku z zakupem energii elektrycznej w szkołach, dotyczy to inwestycji termomodernizacji, to poproszę na najbliższą sesję o krótkie, treściwe sprawozdanie, czy ta inwestycja, która pochłonęła ponad 7 milionów złotych, czy ona przynosi, czy ona jest sensowna, jak to jest na ten moment, bo z tej tabelki, która była podpięta pod protokół, no wychodzą lekkie koszmary, dlatego chciałbym kilka zdań wyjaśnić na ten temat. Przypominam także, bo przekładamy dzisiaj sprawozdania z GOPS-u. Jest zaległe sprawozdanie, które należało poprawić z asystentury za 19 rok. Te sprawozdania, do jednego nie możemy się odnieść, ponieważ było przeoczenie techniczne i dostaliśmy same nieważyste strony, ale w zasobach jest parę luk. Chciałbym, żeby ci, co to sporządzają, żeby się do tego przyłożyli, żeby to było szybko, sprawnie i na temat na najbliższej sesji. To są trzy takie kluczowe tematy, które chciałbym na następnej sesji, bo wtedy nikt nie powie, że ktoś jest nieprzygotowany, czy pierwszy raz usłyszał, etc. I dwa takie pomniejsze pytania. Prosiliśmy pana Emila o przygotowanie szacunkowe kosztów poprawy jakości nagrywania i udostępniania sesji. Czy, panie Milu, czy jakiś rząd wielkości jest znany? Na chwilę obecną jestem w trybie zapytań otwartych, jeszcze nie mam. Dobrze, to jak już będzie coś wiadomo, to proszę o pytanie. Chciałbym przypomnieć, że dzisiaj wpływa taki termin umowny, który sobie sami jako mieszkańcy wyznaczyliśmy odnośnie koncepcji zagospodarowania placów między blokami na osiedlu. Jeżeli będzie trzeba, to ten termin przedłużymy. Kilka wniosków
kilkanaście w sumie wniosków wpłynęło, niektóre konstruktywne, niektóre wyjaśniające. Chciałbym, jeżeli ktoś tam jeszcze nie dopatrzył, nie dopytał, jeszcze ewentualnie dać nam znać odnośnie koncepcji. Ostatni taki krótki temacik, rozwieszając te konsultacje tutaj z radnymi, spotkałem się z taką sytuacją przed blokiem numer 2. Proszę mi powiedzieć, czy Urząd Gminy wynajmuje, nie wiem, osobie prywatnej, może instytucji, jakiś obszar na terenie naszego sołectwa? Chodzi mi o teren przed blokiem numer 2. Według mapy to jest teren gminy. Ktoś, ja nie znam mieszkańców, nie stał akurat na samochód, ktoś zrobił sobie prywatne miejsce parkingowe. W związku z tym pytam, czy ktoś wpłaca jakieś pieniądze za to, czy jest jakaś umowa, najmu dzierżawy tego terenu? Jeżeli nie, to prosiłbym o interwencję i prosiłbym, żeby gospodarz dbał o swój teren. Dziękuję. No ja tak jeszcze wyjaśnię, bo Rady Czarewski... Panie Czarewski, spokojnie. Ale w tym temacie, panie. Rady Czarewski już... Tak, dziękuję. Jeszcze odnośnie tutaj adwokatu wypowiedzi pana Czarneckiego, jak ostatnia sesja była prowadzona, pan tu Emil wspomniał, bo mówimy o tym nowym sprzęcie, coś, że tutaj, nie wiem, czy pan tak przypuszcza, co akustyka tutaj, bo może wydamy pieniądze, nowy sprzęt, ten sprzęt, z którego on roku jest w ogóle? Tutaj sprzęt ma to jest 20 lat. Ponad. 20 lat, tak, to na pewno wynika, że najlepszej jakości nie będzie. Tak więc to jak pan radny prosi, to proszę jakieś tam zestawienie i jakościowo przygotować gdzieś tam. Tam to nawet mieszkańcy dzwonili, żeby tam po innych gminach, w Kowali, gdzieś dobrze to słychać, ewentualnie poradzić się, być może, że to się współgra z tym, co pan tam oferty otrzyma, a oni aktualnie sprzęt jakiś mają, żeby to się nie okazało wydatkiem jakimś nie przynoszącym efektu. To więc proszę się tym zająć. Proszę o zabranie głosu pana na radnego Mandelskiego. Panie wójcie, chodzi tak, jak się idzie od strony gminy i poczty, w stronę Wierzbicy, zaczyna się blok numer 2, po przeciwnej stronie jest oszlabonowane to miejsce, takie parkingowe. Taśmą kolorową i podobnie nikt tam nie może wjechać, a jak ktoś chce postawić, no bo to jest nasz teren gminny, to ta osoba wybiega, awanturę robi. Nie będziemy nas nadużywać, tak powiedziano nam, ale niech pan to sprawdzi, bo jeżeli to jest prywatne komuś miejsce, to nie płaci za to. A jeżeli nie, no to jakim prawem porobił szlabany, blokady i tak dalej i tym podobnie. No bo to jest niedopuszczalne, żeby ktoś mógł korzystać tylko jedna osoba z własności gminy, a druga nie. A przecież wiemy zawsze, że przy blokach na osiedlu nie ma parkingu, czyli raz jedna osoba postawi w tym miejscu auto, raz w innym wypada postawić, no trudno. Nikt nie czeka na nikogo i nikt nie ma zarezerwowanego miejsca. I przy okazji, jak już jestem, to chciałem jeszcze pytanie zadać. Mogę, panie przewodniczący? Proszę bardzo. Panie wójcie, droga do ośrodka zdrowia, przy ośrodku zdrowia, bo tak, daliśmy pieniążki na tą drogę na Ryszkowce, a to jest droga też z powiatem związana. Już o tej drodze mówię, u pana 6 lat, a poprzednika jeszcze z 5 lat, to już 11. Czy da radę wreszcie dogadać się z panem starostą? Myślę, że tak, no bo jeżeli dogadaliśmy się na Ryszkówkę za tyle milionów, to jaki problem jest? Pamiętam, jak pan mówił przy końcu kadencji. Panie radny, lepiej chyba jak zrobimy kostkę, bo taniej nas wyniesie. No już minęło 2 lata tej kadencji i ani tej kostki, ani tej drogi, ani niczego nie ma. Czy pan coś poruszał temat z panem starostą w tym temacie? No bo to miało być już na ogłoszeniu, już do końca. Na tej sesji, na tym nie na tej, to w ogóle na sesjach, ten temat gości. Mówiłem, w czym tkwi problem. Nie w ułożeniu samej kostki, w odwodnieniu tego terenu. I teraz projektant jest po stronie DPS-u, bo jednak im to w głównej mierze zależy. Czyli starosty, bo DPS. Samo ułożenie tym śladem, który jest, to naprawdę nie jest problem. Tylko co? Zrobić coś, co będzie zrywane. Więc tutaj tkwi problem, panie radny, że oprócz tego samego wjazdu, to jest jeszcze kwestia odwodnienia, to co znowu, sprzed lat. To nie jest w tej chwili. To są, jak powstawał budynek, to jest to jego odwodnienie, zrobiono jak zrobiono, a właściwie jego brak. I w tej chwili problem tych wód, które spływają do kanalizacji, to było też powiedziane. I proszę państwa, w związku z tą Różaną ulicą, pana Damiana,
Czyli mówiłem na poprzedniej sesji, że jak Rada się zgodzi, ugada, zagłosuje, to żeby dotrzymywała słowa, to przecież mówiłem to na poprzedniej naszej sesji, tej krótkiej. I teraz tak, no, dwie godziny mówimy o czymś, co żeśmy dawno uchwalili, zagłosowali, tak? I to ja czegoś tu nie rozumiem. Czy pan przewodniczący nie nadzoruje tego, żeby to, co Rada uchwali, było wpisane i było widoczne? Czy pani urzędniczka, jedna, druga czy trzecia, no nie chce tego wpisać lub nie może? Nie wiem, może technicznie jest to niemożliwe. A my sobie dyskutujemy dwie godziny o tym, co już Rada przegłosowała, słuchajcie. Czyja to będzie wina? Pan prawnik może powiedzieć, że Rady znowu wina, bo Rada przegłosowała, wójt nie wykonał, nie? No tak może być, no za niedługo. Czyli jeszcze raz ponawiajmy to, co żeśmy panie przewodniczący przegłosowali, większość, 8 głosów, żeby było wpisane i widoczne dla mieszkańców, dla radnych. Po co te dyskusje, kłótnie i szapotanie się między nie wiem czym? Przecież Rada już przegłosowała, czyli podjęliśmy coś prawnie, tak? Podjęliśmy uchwałę, to jest akt prawa miejscowego. To o czym tu jeszcze dyskutujemy? I teraz jeszcze jedna rzecz, panie przewodniczący. Tu pan kolega radny młodszy zadawał pytanie o racjonalne oszczędności i tak dalej. Poczekam, aż pani Jena rozda te, to pan mieszkańcy po prostu. Nie dam. To niech pani da wyglańcom. Widzę, że pani mi nie dała, bo już tu powiedziałem parę rzeczy nie tak, tylko pani nie dała. Podzielę się z tobą. Dobrze. Proszę państwa, mówimy o oszczędnościach. Daję wam pomysł na oszczędności. Pani skarbnik mówi, że nie można, pan mój mówi, że też nie można. Pan radny pytał pół godziny, ile oszczędności. Panie wójcie, nie usłyszałem sumy, ile zaoszczędzimy na tych przedszkolach. Mógłby pan powiedzieć, powiedzmy, że to jest funkcyjne tylko, no nie? No to ileś tam osób razy miesiące, no chyba prosto by było to powiedzieć, nie wiem, 50 tysięcy, 600. Jakie to będą oszczędności kwotowe? No bo państwo się chyba przeliczyli, jakbyście zlikwidowali, no nie? Tak. A pan radny zadawał pytanie, ja czekałem, żeby nie powtarzać pytania i nie słyszałem odpowiedzi, jaką kwotę, czy pan radny usłyszał, ja nie usłyszałem. A czy nie, ja powiedziałem, w jakim kierunku idą te oszczędności kolejne. Oszczędności, tak racjonalizacja. Ale kwoty pan nie podał. Racjonalność, kwoty nie podałem, ale to jak liczyliśmy, to będzie kwota łącznie rzędu gdzieś 400-500 tysięcy złotych. Rocznie, tak? Tak. I teraz daję państwu pomysł na oszczędności. Proszę państwa, racjonalnie robić, i mądrze rozliczać. O co mi chodzi? Zobaczcie. Park na osiedlu miało być taniej. Boisko na Rudzie miało być taniej. Rozliczenia inspektora, piekary, pamiętacie? Musielibyśmy to oszczędności robić na tych dzieciach? Ile to mieliśmy już pieniędzy? I teraz tak. I wykonawca jeden. Tłumaczono nam 3 lata temu, że jak park zrobi kilku wykonawców, w części będziemy robić, będzie taniej. Jak park wygląda? Ile pieniędzy musimy dołożyć? Widzimy. To samo było na boisku w Rudzie. Byłem na tym boisku. Czy tu nie ma oszczędności? Nie widzicie tych sum wielkich? Kara 600, zwrot 600 tysięcy, kara tam jest 200 czy 180 zgodów zwrot. Dołożenie do rudy, ile tam było stanowisk, ile tam punktów wyliczyliśmy? Co mówiłem, po co dokładamy ciągle do tej rudy? No właśnie. Czy to jest tanie? No czy nie ma oszczędności? Czyli co powiedziałem? Racjonalnie robić i mądrze rozliczać. A czy to jest racjonalna robota? Powiedzcie mi państwo, czy to nie oszczędności? Wy tego nie widzicie? Bo ja jako radny to widzę. Czekam tylko na komisję rewizyjną, kiedy wreszcie skończy te swoje kontrole. Żebym ja jako radny dowiedział się o fiktywnej prawdy, że panie Mateński, dnia tego i tego ogłoszono przetarg. Tego dnia to kupiono działkę, bo była za mała szerokość, od tego i tego. Zapłacono tyle. Tego dnia zrobiono to, tego dnia zrobiono to, a tego nie zrobiono. Bo kupiono przecież siedzonkę, do tej pory tych siedzonek nie ma, tak? A już 2 lata słyszę, że pan wójt zakłada siedzonkę. Nie załóżmy. I z tych wspólnych środków właśnie, z tego worka, co pani Jena nie wie, co w tym worku jest. A w tym worku jest to, co wójt chce zrobić dla siebie. A to, co radni chcą, mi się nie robi. Czy role pan się nie pomyliły w tej radzie? Czy to nie pan wójt jest urzędnikiem, a radny jest radnym? Czy nie radny uchwala, ustala to, co panu Sławkowi mówiłem, dlaczego nie pyta pana wójta, dlaczego nie robi, a gdybyśmy przegłosowali pańską propozycję? Czy to nie jest tak, że Rada ustala wizję i widzi to, co doktor prawa i nauk samorządowych nas uczyła tu na tej sali? A pan wójt wykonuje ze swoją bazą urzędniczą tę sprawę. Dlatego ma tylu urzędników, płaci i powinien wymagać też od siebie od urzędników. Czy to nie są oszczędności? Przeliczcie te sumy. Bo my tak mówimy, zaczniemy od szkół, od przedszkoli, od tych najsłabszych właśnie. A może byśmy zaczęli z jednej mańki? Jeden inwestor, jeden przetarg i po sumie przetargu ma być wykonany. A nie, że
suma taka, później tak dokładamy, jedne, drugie, trzecie, czwarte, pieniądze i końca nie widać, efektu nie widać. I ludzie mnie wczoraj na ławce tak zapytali się, że jedną panią tam nerwowo odpowiedziałem, bo panie Marku, co ta rada może? No wie pani, co chyba mało może. No i co my możemy, proszę państwa? Jest nas tu 15 osób. I co my możemy? No co my możemy? Pan mecenas przerwie mówi, że nic nie możemy, tak? To po co my tu siedzimy? Proszę mnie wkładać że powiedziałem. Że nie można nic. No, ale przecież pan nie opowiada. I teraz tak, proszę państwa. Pochylmy się nad tymi inwestycjami. Zobaczmy, jak to leciało. Spiszmy te sumy nadpłacone ponad to, co przetarg był wycenioną. I wtedy nam wyjdą te oszczędności. A tak to nigdy nie zaoszczędzimy w tej gminie na to, żeby coś zrobić. Bo zawsze będziemy do czegoś dokładać. Panie Marku. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wybór. Tutaj trudno się z panem w paru kwestiach nie zgodzić. Ja tylko taką tu sugestię. Nie chcę, żeby tutaj się ktoś z radnych osiedlowych, żeby tak powiem, obraził. Tylko zauważcie państwo taką rzecz. Może to też i w pewnym sensie będzie moja jakaś tam wina, ale rok temu, dwa, powstaje jakiś tam plac zabaw, coś tam, coś się dzieje, łapiemy wszystko, co można. No bo można i trzeba to robić, tak? Okazuje się, że teraz jest żłobek, musimy zrobić plan zabaw, bo jest wymóg i musimy go zrobić. I tak, jest niedokończony w parku, za chwilę jest ten. I tak, czy to nie mógł być jeden plan zabaw, żłobek ogólnodostępny, a park zrobić park. Nasadzić drzewa, nasadzić, zamontować ławki. I tak, to by było ok, przyjemnie, że tak powiem, naturalnie. Tam byłyby dzieci. Dlatego musimy czasami no, jakoś tak przemyśleć i myśleć do przodu. Ale wracają, tak to wygląda. Ale panie przewodniczący, jeszcze słowo a poseł. Niech pan będzie sprawiedliwy. Czy to nie radni osiedla protestowali przeciwko fontannie za 500 tysięcy? To znaczy... No właśnie, miała być zrobiona, zapamięta pan, za 500 tysięcy fontanna, pamięta pan? I na nas się napuszczało mieszkańców naszych, bo my nie chcemy fontanny za 500, bo chcę zrobić. To znaczy, powiem panu, już nie będę wyszczególniał, którzy tyle dni, ja też byłem do tego przeciwny i no, ja tego nie wstydzę się. Ja panu mówię o radnych osiedla, bo tych, co byli zainteresowani, niby tą fontanną. Dobrze, tak wygląda i wygląda. Wróćmy do punktu wolnych wniosków do pytania. Proszę o zabranie głosu panią radną Żniarską. Pani radna, proszę jeszcze. Radna, proszę jeszcze wstrzymanie, może pani przewodnicząca, pani wysoka, radno, panie radny. Ja właśnie przed chwileczką wydrukowałam z programu komputerowego z kwestii działu 600 plan, działu 600, rozdział 616, paragraf 4, 270 i paragraf 4, 300. I tutaj są wyszczególnione wszystkie zadania, tak jak państwo chcieli. Jest wiata przystankowa za 4000 miejscowości łączanych. Jest również odwodnienie i utwardzenie drogi gminnej na odcinku ulicy Różanej 29 30 tysięcy. Tu na samym początku macie państwo kwotę łączną, gdzie nie ma określonych zadań, czyli 50 tysięcy. 50 tysięcy przymierzone jest na naprawę nawierzchni dróg, w których nie wiadomo, gdzie te drogi będą najbardziej wymagały tej naprawy, tak? Więc nie były określone. Przymierzona jest kwota 50 tysięcy i za to należy naprawić te drogi. Również 27 tysięcy na remonty przymierzony jest plan i to jest taka sytuacja, że do wysokości tego planu można zrobić remont dróg, tak? Bo tyle jest. Innej szczegółowości nie ma. Proszę? Oświetlenie na drzwiowej też? Ale oświetlenie to jest w ogóle w innym dziale. Rozdziale. Państwo pytaliście o drogi, natomiast oświetlenie to jest w rozdziale 915. I to też bym musiała zrobić taki sam wydruk. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Wąsek może do pani zdarzyć. Proszę bardzo. Zostaliśmy, proszę powiedzieć, trzeba było o tym rozmawiać całą godzinę. Nie wiem, czy to była kwestia niezrozumienia, czy złośliwości, czy czegoś jeszcze innego. Godzinę straciliśmy czasu na to, żeby dostać taką listę. I teraz na podstawie tego pan radny Damian Zielonka, czy ewentualnie pan radny Tomasz sprawdzą, co ewentualnie było zrobione. A dlaczego się tego domagali? Już się to robi. Bo dobrze, co się robi, to się robi. Był taki rok przedwyborczy, gdzie było 17 inwestycji obiecanych. Tak, a nie zrobiono. I nie zrobiono nic. I teraz
My uczymy się na błędach, że w tamtych latach nie dopilnowaliśmy jako rady, to poprzednia kadencja jeszcze była. My jako rady nie dopilnowaliśmy tego, ale teraz, mając takie listy, będziemy mieli większą kontrolę nad poczynaniami organu wykonawczego. O to chodzi. Dziękuję. Mogę? Szanowni Państwo, jeżeli wrócimy na sekundkę, zobaczcie tabelę uchwała budżetowa i plan finansowy działu 600 rozbitego na zadanie. Jest dział 600, paragraf 4270. Tu paragraf 4270, gdzie są nazwane te zadania. To, co mówiła pani skarbnik. Kwota 30 tysięcy złotych i tu jest kwota w zakup usług produktowych nazwane 30 tysięcy złotych. Na dwa zadania. 27 tysięcy złotych to jest nienazwane, to jest remonty w ogóle i 3 tysiące na włączanie. Paragraf 4300, zakup usług pozostałych. 205 192 zł 51 groszy. I wymienione poszczególne zadania. Dokładnie to, o czym mówiliśmy Pani Radny godzinę, że te zadania nie muszą być wyszczególnione w tym budżecie, ale one de facto są. Dziękuję. Panie Przewodniczący, czy odrobinę przerwy, bo chyba... Dziękuję. Czy jeszcze radni... Ilu radnych chce zabrać jeszcze głos odnośnie wolnych wniosków i zapytań? Tylko pani radna Winiarska, czy jeszcze ktoś będzie chciał zabrać w tym temacie głos? Dobrze, poproszę panią radną. Może tutaj skończymy ten punkt wolne wnioski. Proszę. Dziękuję pani wiceprzewodnicząca. Chciałam zapytać, na jakim etapie są prace związane z wykonaniem projektu sali gimnastycznej Włączowa? Mogę tylko powiedzieć, że dokumentacja nie jest robiona z uwagi na brak terenu. Ja dalej to chyba pani radna znana. Projekt ten nie przystąpi, dopóki nie uzyska zgody tych mieszkańców na dysponowanie terenu na cele budowlane. Dobrze. Chciałabym jeszcze tutaj się odnieść. Mamy protokół z sesji z 14 maja i tu jest takie stwierdzenie. Prace nad budową sali gimnastycznej przy PS dołączone zostały wstrzymane do chwili wyjaśnienia sprawy przekazania działki. Jakie w ciągu tego miesiąca zostały poczynione prace czy działania, jakie zostały podjęte w kierunku, żeby wyjaśnić tę sprawę? Czy urząd wystąpił do mieszkańców w tej sprawie? Bo wiem, że kiedyś było wysłane takie porozumienie, oni tego porozumienia jeszcze nie oddali. Czy ktoś w ogóle z urzędu zwracał się do nich w tej sprawie? Bo wiemy, zostało nam dwa tygodnie tylko. Do końca czerwca umowa jest podpisana, projektant ma związane ręce. Czy urząd robi coś w tym kierunku? Czy urząd robi coś w tym kierunku, żeby to wyjaśnić? Pani radna, wiem, że część rzeczy to pani do skominatu pracownika, że inspektora, czy pani inspektor, że pani tam się podjęła, że pani te porozumienia przyniesie. Panie wójcie, ja nie mogę reprezentować urzędu. A ja jeżdżę do mieszkańców i proszę, żeby przyspieszyli trochę. Ponieważ ta sytuacja ja, jest złożona. Ja jeszcze w swoim imieniu, nie w imieniu gminy. Ja pytam, czy ktoś z urzędu. Dobrze, ja zobowiązuję się, że w przeciągu dwóch dni pani otrzyma odpowiedź na piśmie na wszystkie pytania dotyczące tego. Przyjeżdżam do urzędu, jeszcze do mieszkańców, proszę, przynoszę tutaj wiadomości, że takiego czy takiego mieszkańca nie ma, że będzie wtedy i wtedy. Jakie dokumenty są niepodpisane, co należy. I jeżdżę między urzędem a mieszkańcami. Pytam, co w tej sprawie zrobił urząd. Więc w tym momencie, jeszcze raz powtarzam, pani daje dwa pytania, czy tam trzy pytania, ile pytań jest. I ja pani odpowiem na te pytania, ponieważ we wszystkich rozmowach nie uczestniczę, w których pani uczestniczy. No nie jestem zapraszany, nie zawsze jestem w tym urzędzie. To mniejsza o to. Gdybym był i gdybym wiedział, na pewno wie pani, że chętnie będę w tych rozmowach uczestniczył. Bardzo proszę te pytania i odpowiemy pani na piśmie. Dobrze? Ja bardzo proszę, nie zwracam się tu może z pytaniem, tylko proszę o interwencję. Dobrze, to bardzo proszę mimo wszystko te rzeczy, które są, bo mówię w tej chwili, bardzo proszę o ścisłe, precyzyjne pytanie, co ja pani na ten temat odpowiem w ciągu dwóch dni. Proszę o działanie.
Proszę o działanie w tej sprawie i proszę nie powoływać się na mnie, że ja się czegoś podjęłam, dobrze, bo ja robię to z własnej woli. Dobrze. I jeszcze między urzędem i mieszkańcami. Dobrze. Pierwsza sprawa. Druga sprawa, korzystając z tego, że jest pan inspektor, to chciałam zapytać, co ze sprawą przepustu przy drodze gruntowej, załączonami w stronę Pomorza. Pisałam, nie wiem, z panem wójtem na ten temat, ale ten została podjęta, bo tam są potrzebne wtedy jakieś nakłady. Czy będzie to wykonane? Tak, pieniążki, jak państwo widzicie, mamy część, więc jeżeli zaoszczędzimy na tych remontach, to spróbujemy ten przepust zrobić. Dobrze, to chciałabym jeszcze zapytać, czy będzie postawiona wiata przystankowa włączona? Miałam pytanie kiedy, ale nie będę naciskać. Chcę wiedzieć, czy będzie w tym roku to wykonane. W którym miejscu ta wiata ma powstać? Ja nie wiem. Na początku może. Tak, początkowa część wsi, od strony Suliszki. Fundusz Sołecki? Nie. Z promocji było 4000. Nie przeznaczone. Promocja. Jeżeli tyle, no. Panie radny, szanowni państwo, przed pieszką jest i to zadanie, które zostało częściowo wstrzymane, ja o tym tłumaczyłem. Pytając się, proszę państwa. Czy będzie w ogóle wykonane? Mogę? Proszę. Szanowni państwo, to jest tak. W Funduszu Soleckim tych zadań 18 Solec, teraz jest 350 zadań. Więc ja wolę się upewnić. Ja wiem, że rozumiem, że wszyscy zadając pytanie, to wiedzą, o czym mówię. Ja z kolei jest zadanie, pytam się, czy to było z Funduszu Soleckiego, to już będę wiedział. Jeżeli natomiast jest to z promocji, były przeznaczone te pieniądze, to co powiedziałem wcześniej tutaj do wszystkich państwa radnych, część tych zadań została wstrzymana. To, co powiedziała pani skarbnik, 400 tysięcy mniej wpływów w tym momencie, więc ciężko te zadania realizować, jeżeli wpływy są mniejsze. Będzie to zrealizowane w tym roku. Proszę bardzo. Jeszcze chciałabym też zgłosić, już tutaj zgłaszam do inspektora Sitkowskiego, też jest taka potrzeba przy drodze między Łączanami a Podwórkami, tam są dwa przepusty przez ulicę, też się zapadają i chciałabym, żeby to zostało też naprawione przy tej okazji, jak będzie naprawa tych dróg gminnych. I chciałabym jeszcze zgłosić, że tam jest ten kanał na nawierzchnię. Zgłaszaliśmy już razem nawet z panem sołtysem w strukturze, że udałoby się tam wyugrać, obniżyć te pobocza. Gdyż te wody opadowe nie są odprowadzone do tych rowów, zalegają na drodze. Psuje się struktura nawierzchnia drogi. Dziękuję. Dziękuję. To z państwa radnych chcę zabrać. Proszę pana radny Zielonka. Nie mam pytania, ale chciałbym poprosić, że pan wójt za osobę swoją zasiedlenia niż powinien. Odnoszę do pierwszej kwestii, którą poruszyła Rada Miasta. Nie chciałbym, nie życzyłbym sobie tego i zapewne większość rady również. Aby pan zakodował sobie to, że teraz to piłka jest po stronie Rady Winiarskiej, że musimy on pismo napisać. Nie chciałbym, żeby tak to zostało zakończone, bo pisma nie ma, więc nie ma odpowiedzi. Piłka jest po pańskiej stronie, bo tak to wybrzmiało i chciałbym, żeby to też podwójnie podbić ten przekaz. Czekamy na informację od pana, stosownie z pytaniem radnej Winiarskiej. Dziękuję. Dziękuję. Są jeszcze jakieś pytania? Nie ma pytań. Zostałem tylko ja. Takie pytania mam. Gdzieś mi umknęły, ale pamiętam. Pierwsza sprawa, tam coś zaczęło się dziać na drodze, które tam interweniowaliśmy z sołtysem z Pomorzan odnośnie drogi gruntowej Górka Pomorzany. Przejeżdżałem, ja bym okazję przejeżdżę. Część coś tam zostało, podejrzewam, była ze skruftów wysypane. Czy tam coś było faktycznie robione, czy ja mam takie wrażenie, że tam jest poszerzone to i czy to był ten destrukt tutaj, co był składowany przy pandzie, czy ewentualnie jest możliwość, żeby tego destruktu z tej drogi powiatowej, która jest robiona jakoś nie w porozumieniu z wykonawcą,
pozyskać, żeby tą drogę tam już więcej nie nasypywać kruszywa, bo on nie do końca spełnia rolę, a jest dużo go nasypanego i tym destruktem uzupełnić i tam właśnie jest zaczęte, tak nawet to w miarę wygląda, jest trochę poszerzone, obite i pana inspektora o to zapytam. Czy coś tam było robione, czy jest możliwość tam na całym tym odcinku od Pomorza do po budynków znajdujących się już w Wólce Pomorzańskiej, jest to zrealizowanie całego tego odcinka, czy tam, ja mam takie wrażenie, że było robione, a... Nie, było robione to, co pan powiedział, z tego destruktu jest w tej chwili wykorzystane, otrzymaliśmy nieodpłatnie 200 ton destruktu z zarządu dróg wojewódzkich. I te drogi zostały częściowo właśnie takie, które były wysypywane kruszywem, zostały utwardzone. Jak jest to duża ilość, a jednocześnie mała, zrobiono ten materiał, który był, został już w tej chwili. Tak. Druga część pytania, czy jest możliwość uzyskania z tej drogi powiatowej, która jest robiona? Będziemy pisać, nie wiem, czy powiat nam udostępni ten zestaw, bo jest to towar. Chodzimy. Tak, panie inspektorze, i tam powiat będzie uchwalił sobie pobocza też ten. Ja rozumiem. Ci zarządcy dróg niezbyt chętnie nam udzielają do tego dostępu, no bo oni to wykorzystują również na pobocza czy tam na inne rzeczy. A to jest bardzo, bardzo dobry towar, jak na łatanie takich dziur gruntowych, bo jest to zupełnie wypowiedź wójta, bo zostały zrobione oprócz Wólki Pomorzańskiej, to jeszcze trzy drogi w Rudzie Wielkiej i idzie i jest w Zalesicach Rudne. Także myślę, że to nawierzchnie się znacznie poprawiły, zwłaszcza w Rudzie Wielkiej, bo akurat tam oglądaliśmy, no to wychodzi rzeczywiście jak asfalt. No właśnie dlatego tam mówię, jest zrobione na jakimś tym odcinku, zaczyna to tak dawać obraz taki, no drogi, tak? Jak już nie podnosimy jakiej jakości, ale drogi, dlatego warto o ten towar zabiegać. Druga kwestia jest odnośnie drogi tutaj między Suliszką a Podgórkami. Chodzi generalnie, żeby ją chociażby nawet w tym roku przyjechała jakaś tam równiarka i żeby ją wyrównać, tak jak ona tam jest wytyczona, to wyrównać, bo tam mieszkańcy czy rowerem, tam dużo jest osób jeżdżących przez weekend rowerem, żeby mogli przejechać, żeby jakoś wyglądała ta droga, bo tam w pewnym momencie, jak zamknął oczy, to by wjechało żyto tak kręto, ona idzie. To jest jeden fakt. Czy jest szansa, panie inspektorze, żeby ewentualnie jakaś tam równiarka kiedyś tam też pani radna posłuchać? Funduszy, no, zostanie to zrobione. Znaczy, panie radny, to jest pierwszy raz pojawia się poszerzenie tej drogi między Wólką a Suliszką. Nie jest poszerzenie, ale wyrównanie tej drogi. Bo raczej mieszkańcy do tej pory interweniowali w stronę wyjazdu do Łączan i do Pomorza. Więc w tym momencie, no oczywiście, po pierwsze, dawno już tam tą drogą nie jechałem, jakieś 2 lata. Przejadę, zobaczę, co tam się dzieje na tej drodze. Zapraszam, mówimy o tym odcinku, który po prostu zwyczajnie autobus wiozący dzieci wycofuje się, bo nie jest pewnie w porach. To więcej pożywia, ja myślałem tutaj o Wólce i Suliszce. Pan mówi o Podgórkach i Suliszce. Teraz już przejdziemy na temat między Podgórkami, no to tam jest, wie pan, kwestia wyprostowania tej drogi, bo znowu ona jest sobą. To znaczy tam z tego, co jeden z mieszkańców mówił mi, to była prostowana ta droga przez urząd. On sam mówił na własną rękę, prostował. Generalnie chodzi, żeby on nawet powiedział, że wskaże, gdzie tam są te paliki, jeśli urząd, nie wiem, gdzieś tam nie ma wygodania, czy nie są widoczne. Kwestia jej wyprostowania, wyrównania, żeby no, przez ten rok jakoś ona była przejezdna, chociaż mówię, w okresie letnim przez rowerzystów i na jesieni może się uda autobusem przejechać. To jest drugi, a trzecia rzecz. Wrócę jeszcze odnośnie tych szkół, łączenia z przedszkoli, żeby zamknąć temat tak jakby związany z oświatą i mówiliśmy tu o 100 tysięcach, tu pan mówił, wspomniał o 500 tysięcach, że wyjdą takie oszczędności. W 2007 roku została zamknięta placówka oświatowa w szkole, w Suliszce, szkoła. I ja na tak wyborem maniaka będę to powtarzał. Wnioskuję tutaj do pana wójta, do pani skarbnik, nie ma, tu właśnie do pani skarbnik chciałem tutaj też zakomunikować, żeby w budżecie wygospodarowała środki, ewentualnie w przyszłym roku zabezpieczyła.
na inwentaryzację tego budynku i przekształcenie go z obiektu oświatowego na miejsce na świetlicę i punkt spotkań koła gospodyń wiejskich w Sulisce. To jest takie moim priorytetem i mówię, żeby zamknąć jeden, coś zamykać, łączyć w oświacie, trzeba nie zostawiać ze sobą, że tak powiem, gdzieś tam drugiego potocznie powiem ogona, tylko robić to na bieżąco, sukcesywnie. Już taki czas minął, że pora jest, żeby to zakończyć. Tyle odnośnie wolnych wniosków. Jeszcze jedno pytanie, panie przewodniczący. Proszę, panie Tomasz. Ostatnio widziałem taki zwiększony ruch przy żłobku w Wierzbicy, przy obiekcie, i pytanie, czy tam się coś wydarzyło niepokojącego, jeżeli chodzi o stronę budowlane. Znaczy nie wiem, co to było. Nie pogramy na ruchu, to jest tam wyruchanie terenu, było to wiało, takich rzeczy. Ja widziałem, że bramy były nawet zdjęte. A to tutaj, to wie pan, to tutaj to jest jak kwestia, że uderzył w samochód, to się zgadza, zgłoszone to jest tam komisji. Dobrze, dziękuję bardzo. Zamykam punkt trzeci, obradę punktem trzecim, mianowicie wolne wnioski i zapytania. Przechodzimy do punktu trzeciego A. Ustalenie elementów i zakres informacji, jaki winien znaleźć się w raporcie o stanie gminy za rok 2009 i dokumencie, który jest podstawą do udzielenia wotum zaufania gminowi. Proszę, to z panu inspektorowi Urzędu Chwilę Obecną dziękujemy. Chyba, że pan inspektor chce coś dodać. Nie. Dobrze. Może i to jest dobry pomysł. Ogłaszam. Mamy 14.47 do 15 przerwę i panie wójcie, prosiłbym, żeby pracownicy...